centrum Warszawy. Poznański biznesmen Jan Kulczyk w samym centrum Warszawy posiada swoje biura. Kulczyk Holding S.A., Kulczyk Investments, Kulczyk Silverstein Properties, Kulczyk Foundation. W tym miejscu odbywa się protest. Protest głodowy. Protest, który zorganizowała pani Edyta Sieczkowska. Edyta Sieczkowska, która nigdy się robiła interesy, doradzała Janowi Kulczykowi. Co się stało, że z Dubaju trafiła pani na ulicę przed siedzibą firmy Jana Kulczyka i dlaczego Jan Kulczyk nie chce pani wpuścić do środka? A, boi się prawdy. To jest człowiek, który mnie bardzo oszukał. Nie zwrócił moich pieniędzy. Ja walczyłam w polskim sądzie 5 lat. Po przeczytaniu, ja nie robię promocji książki, proszę mnie zrozumieć, ale po przeczytaniu tej książki ludzie płaczą i dzwonią, jak to możliwe. To jest druga Erin Brockovich w Polsce, dziewczyna. Samotna matka, która się nie poddaje. Ja byłam tu 2 dni z moim chorym synkiem. On spał, można to sprawdzić w kamerach. Chore dziecko śpi u matki na rękach. I ja proszę, żeby tylko ktoś z nami porozmawiał. A może znajdziemy jakieś rozwiązanie, to są moje pieniądze. Nikt nie poświęcił nam 5 minut, zeszła tylko sekretarka, która powiedziała, co ja tu robię. Proszę sobie wyobrazić, jest chore dziecko, nie pyta się, jak może mi pomóc, bo przyjechaliśmy ze Ostrołęki. To są ludzie bez sumienia, bez serca. Poza tym, jak można wykorzystać człowieka, tak jak pan Kulczyk wykorzystał mnie? Uporządkujmy, pani Edyto, skąd wzięła się cała sprawa i o co chodzi w... Przede wszystkim rozpocznijmy od pieniędzy, bo od tego się cała ta historia zaczyna. Skąd pani relacje biznesowe z Janem Kulczykiem? Może pokażmy tą karteczkę, ja tu siedzę od rana i próbuję krzyczeć na ulicy. Może ktoś usłyszy mój krzyk. Kiedy zamknięto drzwi... Kartkę pokazaliśmy, trwa strajk głodowy. Ja naprawdę nie jadłam dzisiaj nic i wyjechałam bardzo rano spod Ostrołęki. Kiedy zamknięto, te drzwi są zawsze otwarte, to są 3 drzwi. Pan Kulczyk zamknął dzisiaj wszystkie drzwi. Ja dzwoniłam do wszystkich mediów. Proszę sobie wyobrazić, jaka jest blokada. Dziękuję Telewizji Republika, że pan zechciał przyjechać tutaj. To jest bardzo znamienna sytuacja, bo mamy aferę taśmową, gdzie o mojej sprawie pan Giertych mówi i wszystkie media milczą, więc ta moja sprawa mówi, nie ma wolności w Polsce. Żyjemy pod cenzurą pana Kulczyka. Cenzura pana Kulczyka, no to tak. Jest też wątek rozmowy Romana Giertycha z Piotrem Misztorem, którą poznaliśmy. Dobrze, skąd cała sprawa? Ale proszę sprawa? Zobaczyć, wszystkie media przemilczały tak ważną sprawę, gdzie jest... Mój osobisty pogląd, media w Polsce nie istnieją. Takie jest moje stanowisko na tę sprawę. Za chwilę spróbujemy tam wejść. Za chwilę spróbujemy też porozmawiać. No, zobaczymy. Uporządkujmy. Dobrze. Skąd sprawa? Skąd sprawa? Ja, mieszkając w Dubaju, nawiązałam kontakt z rodziną rządzącą i wydawało mi się, że najwłaściwszą osobą znałam pana Kulczyka z medium, jako filantropa najbogatszego Polaka i mówimy o rodzinie rządzącej, że mogę jemu zaufać. Więc przyjechałam tutaj do firmy i wtedy otwierano dla mnie drzwi, a przedstawiłam propozycję współpracy i ją szybciutko przyjęto i pan Kulczyk... Na czym polegała propozycja współpracy? Propozycja z rodziną rządzącą. Nie każdy ma taką szansę. To był 2006, bo to był inwestycyjny w Dubaju. A wiele osób pukało i jak kiedy wróciłam i przekazałam, że pan Kulczyk zgadza się na współpracę, szejk się zaczął wycofywać. Mówimy wtedy... Była komisja Glenowska, pan Kulczyk był posądzany o współpracę z wywiadem rosyjskim. Ja łzami, ja wypłakałam taką szansę dla niego, bo wtedy on uciekł z Polski, mieszkał w Londynie i jego pozycja była niższa niż wcześniej. I to dzięki moim łzom, mojej prośbie uzyskał taką szansę. Na co się zgodził? Kiedy przyszła pani zaproponować Janowi Kulczykowi robienie interesu? Już podczas pierwszego spotkania gwarantował mi, że nigdy mnie nie oszuka, że on jest dżentelmenem. No ja tak wszyscy, ja mieszkałam w Dubaju, ja żyłam z perspektywy uczciwych ludzi, mówimy o rodzinie rządzącej. Nigdy nie pomyślałam, że ten człowiek mnie oszuka. I po pierwszym spotkaniu w samochodzie szejka, pan Kulczyk przekazał, że przygotujemy kontrakt i zajmie się tym profesjonalna firma prawnicza, McKinnon McKenzie i obecny prezes Legii Dariusz Mioduski. I oczywiście przez kilka miesięcy ja proszę o taki kontrakt, a ten kontrakt nie zostaje przygotowany. Ja mam maile poświadczające, ja proszę o kontrakt. Żadne przepisy nie zabraniają wysłania, a oni się mną bawią, to są lekarze, a my jesteśmy dla nich marionetki, a ja
byłam uczciwą osobą, nie znałam tych ich Jan Kulczyk powiedział pani, nie oszukam pani na pewno, na jestem pewno. Uczciwym człowiekiem. Przelatuję jeszcze raz, proszę sobie wyobrazić, i spotykamy się w czwórkę z panem Manianem Jaduskim i panem Kulczykiem. I ja po tym spotkaniu otrzymuję 3 maile potwierdzające, negocjowaliśmy 3 godziny, bez picia, bez jedzenia. I potwierdza pan Madnani i pan Mioduski. Kto to jest pan Madnani? Pan Madnani jest to obecny szef Kulczyk Investments, firmy w Dubaju, a pan Mioduski był prezes Kulczyk Holding, obecny prezes Legii, że ja otrzymam zwrot moich poniesionych kosztów 1,5% od budynku biurowego, a oni później zakupili 5, i to 2 razy od wynajmu, od sprzedaży. I otrzymam udziały procentowe w każdym przedsięwzięciu z szejkiem. Kiedy to wszystko jest dokonane, ja czekam na kontrakt. Nie otrzymuję, mam potwierdzenie tych wszystkich sum, a nie otrzymuję kontraktu. Proszę o kontrakt, a nagle spotyka mi ściana milczenia. Interesy, o których mówimy, firma pana Kulczyka zrobiła, realizuje je cały czas i zgodnie z tymi umowami... Tak, to jest olbrzymia firma. Moje dziecko 6-letnie na widok tej firmy jest to najbardziej... Szejk udzielił swojej powierzchni na 22 piętrze, jest to najbardziej prestiżowy budynek, gdzie ja de facto mam udziały tej firmy, a nie mogę wejść tak jak tutaj. Przede mną są drzwi zamykane i nie otrzymam do dzisiaj poniesionych kosztów. Ale co jest najważniejsze, że sędziowie, dlaczego? Ja wysłałam prośby do 460 posłów i 100 senatorów. Nie możemy się wszyscy zgodzić, że sędziowie poświadczają nieprawdę, pomagając oszustowi Kulczykowi, ze względu, nie możemy kupić prawa, nie możemy kupić sędziów, bo de facto to naprawdę jesteśmy państwem teoretycznym. Jan Kulczyk umawia się z panią na procent w pośrednictwie i załatwieniu spraw, których Jan Kulczyk załatwić nie jest w stanie. A to kto? Wszyscy pytają się, co się tu dzieje. Bardzo dobrze, bardzo się cieszymy. Warto oglądać telewizję Republika, będzie się można dowiedzieć. Te drzwi są zawsze otwarte. Jan Kulczyk umawia się z panią na procent od interesów, których bez pani nie byłby w stanie zrobić w Dubaju. I zwrot kosztów poniesionych przeze mnie przez ten rok, bo mówimy o roku. Ja przyjechałam tutaj we wrześniu, a do kwietnia reprezentowałam Kulczyka w Dubaju. Jaka to jest... 50 tysięcy dolarów. Wartość wtedy, w 2006, ja sprzedałam mieszkanie i wyjechałam do Dubaju. I ja dlatego walczę o te pieniądze. Każdy by się poddał, ale ja w tym czasie procesu dwukrotnie nie widziałam, nie mogłam pracować. Ja myślałam, że odzyskam te pieniądze, będę mogła żyć. I... 50 tysięcy dolarów to jest, jak rozumiem, zwrot moich poniesionych kosztów. No dobrze, a co z interesami, które robi Kulczyk Holding? No, on się umówił z panią na... Jeszcze raz, na jaką kwotę? 1,5% od wartości, od sprzedaży i od wynajmu. Dobrze, jakie to są kwoty? O jakich tu mówimy kwotach, wartościach bez względu? 5 budynków biurowych jest to wartość. To, co oni mówili na stronach internetowych i w wywiadach do Rzeczypospolitej czy Pulsu Biznesu, wartość tej inwestycji samych budynków 625 milionów dolarów. Więc jeżeli to jest tylko 1,5%, robi się to 6 milionów dolarów. Robią się to wielkie sumy. Plus mówimy o dwóch firmach, Kulczyk Oil Ventures, teraz jest zmieniona nazwa tej spółki, też jest zarejestrowana w Dubaju pod sponsorstwem szejka. Mówimy o firmie Kulczyk Investments. Nie zapominajmy, że pan Kulczyk działa w rajach podatkowych i te wszystkie firmy, gdzie my jesteśmy, to są tylko jego córki. A przepływy pieniężne są w tamtych firmach, więc te obroty są zapewne olbrzymie. Nie mam dostępu do materiałów. I znalazłam się w tragicznej sytuacji, bo z tak wysokiej pozycji, przez to, że zaufałam temu człowiekowi, ja straciłam pozycję i wszystko. I rok temu próbowałam wrócić do życia. I otrzymałam przedstawicielstwo wielu polskich firm. Włożyła mój wspólnik, bardzo znana postać w Dubaju, przyniósł wiele marek międzynarodowych, między innymi też polską markę, o której powinniśmy się chwalić, będąc Polakami Inglota. Przyniósł, dał im możliwość otwarcia sklepów w 12 krajach, bo jego firma miała biura w 16. I był moim wspólnikiem i my dla polskich firm zrobiliśmy biznesplan dla jednej z polskich firm w wartości 40 milionów euro. I to nagle jak w Matrixie pewnego dnia wszystko znika. Jak wyglądał ten moment, w którym pani się zorientowała, że Jan Kulczyk panią oszukał? No właśnie, to już po tym drugim spotkaniu, kiedy ja zadzwoniłam do ludzi, do pana Mioduskiego, a na niego nikt już ode mnie nie odbierał telefonu. I to jest znamienne, bo ja wróciłam do Warszawy, spotkałam się z szefem służb specjalnych, z byłym.
I on już wtedy prosił mnie, żebym była miła dla pana Kurczyka. Z którym szefem służb przy pani spotkaniu? Poza kamerą podam nazwisko, nie mogę używać publicznie. Więc ten film Służby Specjalne, to co się dzieje w mojej sprawie, żyje w Matrixie. Naprawdę, to jest ciekawsza bajka, gdyby ktoś nakręcił film o mojej historii. Bo ja 5 lat nigdy w sądzie się nie podałam, mimo że mnie wszyscy oszukali. Prokurator nie wykonuje postanowienia sądu, umarza postępowanie, gdzie ma nakazany przesłuchać pana Kurczyka i pana Mioduskiego. A kiedy... Oni nie stanęli przed sądem? W ogóle nie, bo nikt. Przez 5 lat Mioduski się stawił, ale co jest najważniejsze, mamy akt oskarżenia przeciwko Kurczykowi, mamy dowody i sąd jeszcze. Ta katastrofa jest ważna w tym procesie, bo 10 marca sąd nakazuje prokuraturze przesłuchać Mioduskiego i Kurczyka, a prokuratura polska już po 10 kwietnia umarza, bo nikt nie przesłuchuje tego pana, mimo dowodów w sprawie. Mamy po złożeniu aktu oskarżenia mamy rozprawę w sądzie karnym. I co się dzieje? Pan prezes firmy, pan Mioduski w sądzie karnym mówi, że moje pieniądze nie zostały mi zwrócone. Czy to te poniesione koszty, czy te obiecane? Co się dzieje? Sąd karny, mamy akt oskarżenia, a sąd umarza postępowanie. To jak ja pokazałam to wszystko teraz w tej książce, to do mnie dzwonią ludzie i są w szoku. My nie mamy państwa polskiego. Jak to się stało, że tej książki nigdzie nie można kupić? No, widocznie jakieś siły wyższe. I oni temu goście odmówią tam kasy. Kiedy jeszcze na początku nikt nie wiedział o mojej książce i ja złożyłam takie propozycje do dużych sieci, dostaliśmy duże zamówienia. I nagle znów cisza, jak ja dzwonię, cisza milczenia. To tak, ja mogę teraz, nie mogę robić reklamy polskich firm, ale gdybym podała nazwy firm, które reprezentowałam teraz przez ten rok i one nagle zniknęły, to też służby mają w nich udział. Ja nie wiem, to jest po prostu Polska. No dobrze, czy pani zdaniem wszystkie te kłopoty, o których mówiłem? To wszystko nie jest ważne, bo najważniejsze jest to, że ja teraz znów mam zaćmę wtórną, która mi uniemożliwia pracę. Reprezentowałam polskie firmy, mi to zabrano. Tak po prostu nagle. Ja dzwonię do właścicieli. Nie chcę wymieniać i robić pseudo reklamy. Właściciele firm, tych największych polskich, byli moimi przyjaciółmi. Jedliśmy razem obiady, kolacje w Dubaju i nagle to wszystko znikło. Okazało się, że atakuje pani Jana Kulczyka. Gdzieś... Atakowanie w Polsce Jana Kulczyka to gorzej niż atakowanie prezydenta, tak? Znaczy, ja miałam okazję spotkać osobiście pana Bronisława Komińskiego w Dubaju na kolacji. I nasz prezydent, ja to piszę w książce, kiedy on się to, ja mówię mu o mojej historii. I na kolacji jest 3 ministrów rządu emirackiego, biznesmeni emiraccy, członkowie polskiego rządu, ekipa towarzysząca. Pan Komorowski wychodzi. Wychodzi, proszę mi wierzyć, z kolacji, już go nie ma. Kiedy ja mu to powiedziałam, nagle już go później nie widziałam na tym przyjaciół, my zostaliśmy sami. Więc o co chodzi w Polsce? Kiedy ja już tak próbowałam kiedyś demonstrować pod kancelarią Tuska, to policja mi powiedziała, co ja takiego zrobiłam, że wszystkie służby... Panie Edyto, pani zdaniem, kim jest Jan Kulczyk? Poza tym, że jest oszustem. Poza tym, że jest oszustem, bo to jest chyba jasne. Ale jeżeli... ja tutaj przyszłam w ubiegłym tygodniu z chorym dzieckiem. Każdy z nas, gdyby miał sytuację, że w grę wchodzi życie i zdrowie dziecka, dałby szansę rozmowy, prawda? Bo cierpienie dziecka to jest... Nie możemy tego określić słowami. Każdy z nas oddałby wszystko, byleby żadne dziecko na świecie nie cierpiało. Ja byłam z chorym dzieckiem, nikt nie poświęcił nam 5 minut. A dzisiaj myśleli, że ja wrócę z chorym dzieckiem, to zamknęli wszyscy. Zobaczmy, drzwi są zamknięte, ochrona pilnuje, można tylko wychodzić. Wchodzić nie można. Można wchodzić ewentualnie w ten sposób. Tutaj się też nie da wejść. Jak pani zdaniem ta sprawa... Mojemu synkowi skończył się lek. My sprawdziliśmy. On jest zarejestrowany w Polsce. Nie ma go w żadnej hurtowni. Nie ma go w żadnej...